Dobry wieczór Lesznowolo. Witam Państwa w naszej nie telewizji Lesznowola TV. Ja, Mariusz Gągała, nie jestem redaktorem, a już na pewno dziennikarzem, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Paweł Taras, filozof, prawnik. I zaprosiłem dziś pana Pawła, ponieważ pan Paweł będzie z nami nakręcał w tym studio swoje programy, programy historyczne związane z historią gminy Lesznowola, ale też ogólnopolską. Dzień dobry, panie Pawle. Witam bardzo serdecznie, panie Mariuszu, witam naszych drogich i wspaniałych słuchaczy i widzów. Bardzo się cieszę, że mogę zadebiutować w telewizji Lesznowola. Jest to dla mnie wyróżnienie. No i liczę, że przed ekranami telewizji Lesznowola zgromadzimy spore grono widzów. Paweł, dziś odbył się w Magdalence rajd. Rajd historyczny. Byłeś inicjatorem i prowadziłeś ten rajd. Mógłbyś nam coś więcej o nim opowiedzieć? Jak najbardziej. Dokładnie inicjatorem nie byłem. Ten rajd ma już sporą tradycję, bo odbywa się już od połowy lat 80. Jest to rajd szlakiem naszej historii, organizowany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. No i trzeba tutaj to jasno i wyraźnie podkreślić, że jest to wielka lekcja patriotyzmu, wielka lekcja historii. Coś, taka wielka, wspaniała impreza, na którą, w której warto, naprawdę warto uczestniczyć. Ona ma wymiar, ten rajd odbywa się na terenie całej gminy Lesznowola, ale też i włączają się w to gminy ościenne, między innymi gmina Raszyn. Rajd w dniu dzisiejszym rozpoczął się już tradycyjnie o godzinie 9:00. Zgromadziło się wiele, jest to rajd pieszo-rowerowy, zgromadziło się wiele osób, dzieci, młodzież. No miały te osoby konkretne zadania, to znaczy dotarcie do określonych punktów, między innymi do miejsca egzekucji na ulicy Jarzębinowej, do naszego kościoła w Magdalence, do głazu pamiętającego państwo podziemne, ale też i do kapliczki w Słominie, która ta upamiętnia cudowne ocalenie mieszkańców Słomina. Wobec czego no, przez kilka godzin patrole pieszo-rowerowe chodziły z jednego punktu do drugiego punktu. Tam stali instruktorzy. Przy jednym z tych punktów stałem ja. Przy którym? Dokładnie przy ulicy Jarzębinowej, przy miejscu egzekucji. Tu warto jeszcze nadmienić. Ta egzekucja miała miejsce 28 maja 1940 drugiego roku, rozpoczęła się nocą z 27 na 28, od trzeciej w nocy do godziny 14. Niemcy przywieźli tutaj więźniów z Pawiaka, no i rozstrzelali 223 osoby. Magdalenka jest, tu podkreślmy to, Magdalenka jest zresztą określana też w literaturze przedmiotu, określane jako to miejsce, które zalicza się do warszawskiego pierścienia śmierci. Warszawski pierścień śmierci jest to określenie tych miejsc, w których Niemcy dokonywali zbrodni. To określenie pada na przykład w książkach Władysława Bartoszewskiego. O zbrodni w Magdalence możemy też przeczytać w książkach pani Barbary Buchalczyk. Więc straszliwa zbrodnia, 223 osoby zostały zamordowane, więźniowie z Pawiaka. No i w dniu dzisiejszym opowiadaliśmy to dzieciom, młodzieży. Tu część tych, to jeszcze warto dopowiedzieć, wyświetlić część tych osób, które zostały przywiezione z Pawiaka. To byli żołnierze Armii Krajowej, też więźniowie obozów koncentracyjnych. Część tych osób właśnie nad ranem podjęła desperacką próbę walki, to znaczy już widząc doły wykopane wcześniej w lesie Magdalenki, podjęli walkę z SS-manami. No niestety ta walka nie przyniosła zamierzonego efektu, no ale była próbą, no taką
ważną próbą na pokazania i swojej godności człowieczeństwa, no i oparcia się tej bezwzględnej, brutalnej niemieckiej sile. Więc, no tak jak powiedziałem, od 30 lat ten rajd jest organizowany. Dużo osób było tu od nas? Dużo osób rzeczywiście było, to bardzo cieszy. Bardzo to cieszy, Mariuszu, ta frekwencja, ponieważ z roku na rok tych osób jest coraz więcej. Organizuje to Spiritus Movem z tego przedsięwzięcia jest Andrzej Hoffman, który no, w zasadzie przygotowania do tego rajdu trwają bardzo, bardzo długo. No, jest to wielkie wydarzenie i takie, no, oprócz tego waloru, o którym powiedziałem, to znaczy lekcji, wielkiej, wspaniałej lekcji historycznej, ma ten rajd ma walor integracyjny i walor tworzenia wspólnoty, bo patrole przeszły przez określone miejsca, później zebraliśmy się wspólnie o godzinie mniej więcej o godzinie 14, powróciliśmy już do miejsca startowego przy ulicy Brzozowej w Magdalence, przy Górkach Piaskowych. Tam zjedliśmy kiełbaski, była porządna, rzetelna grochówka, która, jak wiemy, dodaje energii i ma działania niezwykle prozdrowotne i czuło się, w tym momencie naprawdę czuło się wspólnotę. Także były. A widziałem, że też tam mieliście eksponaty historyczne. Były jak najbardziej eksponaty historyczne, broń z XX i z okresu II wojny światowej, ale i też z okresu I wojny światowej. Przybyły grupy rekonstrukcyjne, wobec czego można było zobaczyć i żołnierzy z niemieckimi pikielhaubami. Tutaj przypominam, że są to takie specyficzne hełmy zakończone kolcem, ale też i żołnierze armii carskiej, no właśnie najróżniejszego rodzaju broń, pistolety, karabiny, jeszcze odznaczenia, ten namiot z bronią cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, więc no tutaj najróżniejszego rodzaju ta impreza ma najróżniejszego rodzaju walory, również walory poznawcze, więc wielkie wydarzenie już teraz z Mariuszem wspólnie zapraszamy na czas, jak wiemy, bardzo szybko płynie, więc zapraszamy na ten rajd w przyszłym roku. W przyszłym roku. Tu warto chyba jeszcze wspomnieć, jeśli dobrze pamiętam historię, to tu pan Bogusław Lewicki odegrał też swoją rolę. Tak jest. Dokładnie Bogdan. Bogdan Lewicki. Bardzo dobrze, Mariuszu, że zaznaczyłeś i wspomniałeś o tej osobie również w kontekście zbrodni, o której przed chwilką powiedziałem. To znaczy Bogdan Lewicki, 14-letni chłopiec pasący kozy w Magdalence dzień po tej egzekucji, no zorientował się, że rzeczywiście tutaj stało się coś strasznego, zaalarmował starszych, zaalarmował starsze osoby, no i ta zbrodnia została ukryta, mimo że Niemcy no, zrobili wiele, żeby jednak ona została ludzie nie dowiedzieli się o tym, wobec czego no, Bogdan Lewicki, żołnierz zresztą, kiedy w 1942 Bogdan Lewicki miał lat 14, natomiast już dwa lata później jako strzelec prawy zasilił tutejszy oddział Armii Krajowej i walczył wspólnie między innymi z panem Januszem Kazimierczakiem, mieszkańcem Magdalenki, autorem bardzo ciekawych książek. W tym roku pan Janusz Kazimierczak no, nie przybył na rajd, ale w zeszłym roku był. Tak, no, niedługo się zbliżają też urodziny. Ile lat ma pan Janusz? Pan Janusz Kazimierczak 3 maja tego roku skończy 96 lat. No, jest równolatkiem Bogdana Lewickiego. Jeszcze wspomnę, że Bogdan Lewicki to przecież wieloletni lekarz w Magdalence, twórca, tak, no, tak jak powiedziałem, urodził się w 1928 roku. Był żołnierzem armii, jako nastolatek był żołnierzem Armii Krajowej. Po
po II wojnie światowej w stolicy Czechosłowacji, w Pradze, skończył medycynę, no i stał się zasłużonym lekarzem. Ja muszę... Charyzmatycznym, Mariuszu. Dobrze to zauważyłeś, bo odnośnie lekarzy i służby zdrowia, ja muszę się przyznać naszym widzom, pamiętam jak najbardziej wizyty, bardzo sobie chwaliłem wizyty u pana doktora Bogdana Lewickiego. To był lekarz, który, tak jakbyśmy określili, użyli takiego modnego, ale myślę, że właściwego słowa. To był lekarz, który podchodził do pacjenta holistycznie, całościowo. To nie był lekarz, który był skupiony gdzieś na jednym obszarze, ale rzeczywiście to było takie podejście, no podejście humanistyczne, tak bym określił doktora Lewickiego, wobec czego nie redukcjonizm, nie traktowanie pacjenta jako popsutego samochodu, który trafia do warsztatu, prawda? Jest tam gdzieś tam wymieniane różnego rodzaju sprzęt, a później ten samochód jest wypychany. Nie, to było rzeczywiście no, takie wspaniałe, piękne podejście do pacjenta. Naszych drogich telewidzów zapraszamy jak najbardziej na skrzyżowanie w Magdalence, ulica Lipowa i Słoneczna, ośrodek zdrowia vis-a-vis tężni Biblioteki w Magdalence. Tam jest tablica poświęcona Bogdanowi Lewickiemu. No, to już czas. Sam pan Bogdan jest pochowany na naszym cmentarzu w Magdalence. Zmarł w 2002 roku, więc no już prawie ćwierć wieku, ale cały czas... Ja co roku tam zaglądam. Świetnie, oczywiście. Świętych. Pamiętam o tej osobie, to ważna osoba. To jest bardzo ważna osoba. A druga też osoba, Mariuszu, o której wspomniałem, kolega z oddziału równolatek Bogdana Lewickiego, czyli pan Janusz Kazimierczak, również wspaniała postać. Zachęcam do książek. Ale ty zaproś pana Janusza tutaj do nas. Trzeba, jeśli zaszczyci, no będę się starał, albo używając prawniczego języka, prawniczej nomenklatury, dochowam należytej staranności, żeby tak wspaniałe postacie były zaproszone, ale już teraz zachęcam też do lektury książki autobiograficzna pana Janusza Kazimierczaka. Coś niesamowitego. Znaczy, Janusz Kazimierczak, no tak jak powiedziałem przed chwilą, kończy w tym roku 96 lat, ale można go śmiało określić, pana Janusza Kazimierczaka, jako świadka epoki, świadka XX wieku, takiego najbardziej, znaczy bardzo takiego ważnego świadka, który obserwował no, dwa straszliwe totalitaryzmy i sam doświadczył oddziaływania tych totalitaryzmów. Mówię oczywiście o totalitaryzmie nazistowskim, ale również totalitaryzmie komunistycznym. W tej książce autobiograficznej pana Janusza Kazimierczaka można przeczytać, że no, między innymi był więziony przez władze komunistyczne w latach 40. Już po zakończeniu II wojny światowej pan Janusz Kazimierczak przeszedł przez najcięższe stalinowskie więzienia. Był jego sprawą, zainteresowały się takie najbardziej złowieszcze postacie komunistycznej bezpieki, bo sama taka postać jak Julia Brystygier, która miała pseudonim Krwawa Luna. To byli no, sadyści, którzy działali przy gmaszysku na ulicy Koszykowej, torturowali żołnierzy Armii Krajowej, kazali im zakładać mundury nazistowskie żołnierzom Armii Krajowej. To zresztą jest też dobrze opisane w książce Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego, więc no, naprawdę mamy wspaniałą historię, Mariuszu. No to trzeba jasno i wyraźnie też powiedzieć, że wbrew temu, co niektórzy
chcieliby wskazać, chcieliby podkreślić. Naprawdę mamy wspaniałą historię i musimy o niej opowiadać, musimy o niej mówić, bo jeśli nie będziemy mówili o pięknych kartach naszej historii, jeśli gdzieś tą historię gdzieś tam odłożymy na półkę, zamiast ją przedstawiać, eksponować, no to, szanowni drodzy widzowie, rzeczywistość nie lubi próżni, to wówczas mogą się pojawić osoby, które będą opowiadały coś zupełnie, zupełnie innego, będą manipulowały różnymi kwestiami, a na to pozwolić specjalnie nie możemy. Zresztą ciąży na nas, Mariusz, zgodzisz się, ciąży na nas obowiązek, też, prawda? No, dania świadectwa, opowiedzenia o najróżniejszych rzeczach, kwestiach. To nas też będzie wzmacniało. To będzie stanowiło taką też siłę. No, bez historii, wykorzenieni, będziemy słabsi, szanowni państwo. Ja wspomnę też o takiej filozof, ona słynna filozof, dwudziestowieczna, też świadek epoki. Ona nazywała się Hannah Arendt, była filozofem pochodzenia żydowskiego i ona mówiła, że człowieka nie można pozbawić też tej historii. Człowiek bez historii jest gdzieś tam wybrakowany. Podobnie mówiła tutaj, rzucam pewnymi nazwiskami też i hasłami, ale żeby zachęcić naszych widzów, mamy taką też mistyczkę, Simone Weil, która twierdziła, że człowieka nie można, używa takiego sformułowania, człowieka nie można pozbawić metaksu, takie jest sformułowanie, taki termin metaksu, to znaczy domu rodzinnego, też historii, otoczenia. Jeśli człowiek będzie pozbawiony tego, wykorzeniony, no to zaczną się dziać rzeczy, delikatnie rzecz ujmując, no bardzo niekorzystne dla nas. Historia jest nauczycielką życia, musimy o niej pamiętać, przypatrywać się i starać się wyciągać wnioski. To jest też ważne. Pawle, aż miło się Ciebie bardzo słucha. Tak, chciałbym jeszcze Ciebie zapytać, jako historyka, filozofa. Historykiem z wykształcenia jestem, ale zajmuję się też. Czuć, że temat nie jest Ci obcy. Trochę chciałbym nawiązać do historii, która się wydarzyła w naszej gminie podczas ostatnich wyborów, no bo to rzeczywiście trzeba zauważyć, to jest wydarzenie historyczne. Co Ty o nim myślisz, jak uważasz? No to jest wydarzenie historyczne. Rzeczywiście no następuje zmiana w naszej gminie. No pewne osoby, które teraz mają lat 20, 20 kilka, no od początku swojego życia, no były przyzwyczajone też do tego, że gminą rządzi pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. No teraz nastąpiła zmiana po wielu latach. No pani wójt przestanie z końcem kwietnia rządzić naszą gminą. No i pojawiła się nowa opcja, nowa... Ale też kobieta. Też kobieta, tak. Też kobieta, która była radną. Tak, też pani Marta. Pani Marta też była radną w ostatniej kadencji. No zobaczymy, co przyszłość. Ja tak zaznaczam, przyszłość jest nieodgadniona, ale też to jest ważne. Tak jak Mariuszu napisałeś gdzieś tu, ja się z Tobą zgadzam, gdzieś tak mi mignęło, zdaje się, w internecie, no nastąpił wybór, nastąpiła zmiana,
no, należy ten wybór uszanować. Oczywiście, prawda? Tak, To jest coś bardzo, bardzo ważnego. No i starać się budować jak najwięcej. Myślę, że będziemy po prostu wspólnie tutaj wszyscy kontynuowali budowę gminy Lesznowola, prawda, że powstaną. No, wyzwań jest bardzo dużo. Gmina, wszystko się zmienia. Tu trochę też nawiążę do filozofii, do starożytnego filozofa Heraklita. No, następują zmiany, wszystko się zmienia. W Warszawie przybywa coraz więcej ludzi, w naszej gminie też przybywa coraz więcej osób, ale też są nowe wyzwania. Ja liczę, że ta budowa, liczę na szereg nowych inicjatyw, liczę się też na włączenie nowej pani wójt, no właśnie w tą inicjatywę, o której, Mariuszu, rozpoczęliśmy naszą rozmowę, czyli na przykład rajd szlakiem naszej historii. Pani ma to, więc tak, zaproszenie pani otrzymuje od pana Pawła. Jak najbardziej zapraszamy. I myślę, że tak jak powiedziałem, wyzwań jest na pewno bardzo dużo, wyzwań, oczekiwań. Liczę też na to, Mariuszu, też w kontekście nowej sytuacji w naszej gminie, liczę na to, o czym ty sygnalizowałeś w czasie kampanii wyborczej i ta sygnalizacja gdzieś znalazła swój taki szczególny wyraz w tej debacie, którą zorganizowałeś. Jeszcze raz tutaj bardzo ci dziękuję za tą debatę, bardzo ci dziękuję, bo to było coś bardzo, bardzo ważnego, taki jasny, wyraźny sygnał. Ta debata dotyczyła hejtu. Prawda? I udało się w finale tej debaty, tutaj poprosiłeś nas świetny o ten świetny gest, w którym nastąpiło swego rodzaju zjednoczenie, ale też i taka solidarność, no i jasne powiedzenie, że jesteśmy przeciwko hejtowi, nienawiści. Mówiąc o tych nowych wyzwaniach i o nowym, tak można powiedzieć, rozdaniu w naszej gminie, no też bym liczył na to, że będzie budowana ta wspólnota, żeby nie skupiać się na jakichś atakach, ale bardziej iść w tym kierunku budowania. Tak. To jest bardzo ważne. Jeszcze raz podkreślę, może powiem rzecz banalną, ale czas bardzo szybko płynie, prawda? I żebyśmy starali się to też wykorzystywać każdy dzień. Tutaj ksiądz, na pewno wielu naszych telewidzów lubi książki, ale też może i oglądało film. Bardzo dobre książki księdza Jana Kaczkowskiego, i ksiądz Jan Kaczkowski na przykład powoływał się, zdaje się, chyba w tym powiedzeniu, powoływał się na świętego Jana Pawła II. Kwiecień jest szczególnym miesiącem, prawda, rocznica śmierci Jana Pawła II, ale kanonizacja Jana Pawła II 27 kwietnia. Ksiądz Kaczkowski podkreślał, że to zdanie, tą formułę, że jest już później niż nam się wydaje. Prawda? Także żebyśmy doceniali ten moment, każdą chwilę i starali się, tak mi się wydaje, tak bym sobie życzył, Mariuszu, na pewno ty też, bo to ty, tak, tu myślę, że to bardzo dobrze podkreślałeś, żeby każda opcja, która teraz weszła, bo mamy trzy ugrupowania, które będą rządziły w naszej gminie. Komitet, prawda? Inicjatywa Gminy Lesznowola, tak, Komitet Marii Lasy Batyckiej Wąsi, radnych, no i Komitet Prawa i Sprawiedliwości. I Komitet Prawa i Sprawiedliwości. To tak bym
tak bym bardzo chciał i pewno też wszyscy by chcieli, żeby no, starać się budować to, to porozumienie, tak, jakkolwiek to zabrzmi, teraz może użyję jakąś taką starszą nomenklaturę, no ponad tymi podziałami. Znowu wrócę do dzisiejszego rajdu, mówiąc o tej możliwości porozumienia się różnych grup. Ten rajd szlakiem naszej historii, który tak tu jeszcze pozwolę sobie złożenie wielkich podziękowań dla organizatora Andrzeja Hoffmana. No w tym rajdzie brały udział osoby z najróżniejszych komitetów, z najróżniejszych opcji. Czyli które... historia łączy. Tak, że historia łączy, że to nie brzmi, bo ktoś może nam zarzucić, że tu są, używam jakichś sloganów, takich słów, które nie mają odbicia w rzeczywistości, ale ten dzisiejszy ranek, dzisiejsze wczesne popołudnie, które no, część z nas spędzała na rajdzie, pokazało, że to zjednoczenie jest możliwe. To znaczy, że są pewne obszary, w których no, jak najbardziej powinniśmy być zgodni, w których się zgadzamy. Także to prawda, ja patrzę, Paweł, na te wybory jako wielkie święto demokracji, które się odbyło w gminie Lesznowola. Nie pamiętam, żeby tak dojrzały wybór był dokonywany, jak tyle zaangażowania osób. I to nie było takie zaangażowanie przypadkowe, tylko rzeczywiście bardzo świadome. Ja tam w tym swoim wpisie, to było na grupie Społeczność Gminy Lesznowola, też już tak trochę te emocje chcę łagodzić, no bo zacytowałem Pismo Święte, List do Rzymian, świętego Pawła, a święty Paweł mówi, no, szanować każdą władzę. I tutaj no, my jako chrześcijanie rzeczywiście i tak po katolicku podchodzimy do tego. Dajemy szansę, słuchamy, poddajemy się tej władzy i obserwujemy, tak? Czyli tutaj dla mnie to jest teraz wartość nadrzędna w tym momencie. Na pewno, tak jak napisałem, nie pozwolę na to, żeby jakieś tam te sygnały hejtu odbywały się teraz na tą władzę, bo na tamtą one szelały. Musimy pamiętać o tym, że być może to się wyleje na tych ludzi, a trzeba ich w jakimś sensie trochę też i chronić przed tym. Więc no, to jest nasza odpowiedzialność wspólna, tak jak będziemy tą rzeczywistość naszą tutaj budowali w naszej gminie. Co ty myślisz? W pełni się, Mariuszu, w pełni się podpisuję pod tym, co powiedziałeś. Tu przy okazji jeszcze zachęcam jak najbardziej, to obojętnie, czy ktoś jest wierzący, czy ktoś jest niewierzący, zachęcam do czytania Pisma Świętego. To jest coś no, bardzo ważnego z wielu, wielu aspektów, ale no, jak najbardziej no, powinniśmy budować wspólnotę, powinniśmy starać się no, zdać sobie sprawę też, że jesteśmy silniejsi od jakichś kwestii, obrzucania się jakimiś inwektywami, błotem, gdzieś tam próbujmy wstępować tak troszkę może patetycznie powiem, ale spróbujmy wstępować coraz wyżej, gdzieś tam zostawiać, prawda? Znaczy to jest szansa, słuchaj, ja to uważam zawsze tak, to jest zawsze szansa. Pozdrawiam panią Agnieszkę. Na początku no, nie znaliśmy się zupełnie, dalej się nie znamy jakoś specjalnie, ale udało nam się nawiązać pozytywne relacje. Na początku było trochę szorstko, a rzeczywiście też fajna osoba i zajmująca się fajnymi rzeczami, więc żeby nie przysypywać tylko, a bo coś tam, tylko patrzeć na człowieka, co on robi, kim on jest, nie? I to jest dla mnie taki klucz chyba. Ależ oczywiście, no to jest podejście jak najbardziej trafne, właściwie no dostrzegać w każdym człowieka i pamiętać o tym, że każdy człowiek, obojętnie jakie
co robi, czym się zajmuje, jakie jest jego wykształcenie. No, ma godność, to jest rzecz tak, niesamowicie ważna, niesamowicie istotna i musimy się szanować nawzajem, Mariuszu. I jeszcze dopowiem, o czym też tak wspominałem w czasie tej debaty, którą zainicjowałeś na temat hejtu, że jeszcze raz to chciałbym podkreślić, jak ważne jest słowo. To słowo, które buduje rzeczywistość, że słowa nie są obojętne, mają bardzo silne, mogą bardzo silnie oddziaływać i takich słów, jakimi będziemy używali, no to tak będzie ta nasza rzeczywistość wyglądała, więc no, w naszym interesie jest też, żeby te słowa były jak najbardziej oddające prawdę i żebyśmy w tym kierunku szli. Słowo jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Paweł, zapraszam Cię, nakręcaj tutaj, przekazuję Ci to studio dla Twojego programu. Szanowni Państwo, zachęcam do oglądania programów Pawła. Tak jak widzicie, Paweł ma ogromną wiedzę dotyczącą i zagadnień historycznych, filozoficznych, ma duże doświadczenie, więc dziś już chcę Was bardzo serdecznie pozdrowić. Moim i Państwa gościem jest przyszły nieredaktor, pan Paweł Taras w Nieleśnowola TV. Bardzo serdecznie, Mariuszu, bardzo serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie zaszczyt i wyróżnienie, ale bardzo, bardzo liczę, że będziesz wspierał oczywiście w czasie programu, bo bez Twojej pomocy, no cóż tutaj, ja sam zdziałam, także Pawle, liczę. Będzie liczę dobrze. Widzicie Państwo, nie jesteśmy tutaj naturalni. Nie redaktor Mariusz Gągała w Nieleśnowola TV. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy, bardzo przyjemny sobotni późny wieczór. Późny wieczór. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Poniedziałek. Dobranoc. Dobranoc.